Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale Sezon Literacki. Dzisiaj zrobimy sobie BookTag, taki szybciutki, który ma zaledwie 6 pytań, ale który jednocześnie niejako podsumowuje ten 2018 rok pod względem książkowym. Będzie to The End of the Year BookTag i ja go zobaczyłam po raz pierwszy na kanale u Kat z vloga Kat Vloguje, także troszkę sobie od niej ten pomysł zapożyczam. Tak jak wspomniałam, tak składa się tylko z 6 pytań, także jeżeli jesteście ciekawi moich odpowiedzi na te pytania, moich planów czytelniczych na grudzień i na 2019 rok oraz innych takich rzeczy związanych z książkami przeczytanymi bądź takimi, które mam w najbliższych planach, to zapraszam do dalszego oglądania. Pierwsze pytanie, czyli czy są jakieś książki, które zaczęłaś czytać w tym roku, ale jeszcze ich nie skończyłaś? I ja mam nawet taką książkę, którą zaczęłam czytać już prawie 2 lata temu, bo na początku 2017 roku. A jest to Małe życie Hanie Nagihary. Jak wiecie, albo i nie, bo gdzieś tam chyba już o tym wspominałam, męczę się z tą książką od tak prawie 2 lat już. Przeczytałam dopiero 245 stron dokładnie. I niestety ta książka jakoś nie do końca mi się podoba, nie potrafię się w nią wciągnąć, dlatego tak strasznie zwlekam z jej czytaniem. No i to jest właśnie jedna z takich książek, ale to nie jest do końca poprawna odpowiedź na to pytanie, bo miało być o książkach, które zaczęłam czytać w tym roku. I taką książkę też mam i w tym wypadku jest to moja najdroższa, Gabriela Talenta. Zaczęłam ją czytać chyba jakieś 2 miesiące temu i tutaj sytuacja jest zupełnie inna, bo książka jak na razie bardzo mi się podoba, także to nie jest to, że mi się nie podoba i dlatego ją odłożyłam, tylko jakoś nie miałam na nią nastroju, bo to jest dosyć ciężka książka, która porusza bardzo ciężką tematykę. Zresztą tak samo jak Małe życie. I chyba nawet te książki są w jakimś stopniu do siebie podobne, tak mi się wydaje. Natomiast ta rzeczywiście mi się podoba i bardzo, bardzo chciałabym ją przeczytać, tylko po prostu jakoś nie czułam się w nastroju, żeby to zrobić, żeby ją dokończyć. Jestem w tym momencie na 107 stronie, mam nadzieję, że uda mi się ją skończyć do końca tego roku. Drugie pytanie, czyli czy masz jakąś przejściową książkę, to znaczy taką, która jakoś przenosi Cię z jesieni w zimę? I właściwie ja bardziej mam taką książkę, która przenosi mnie z lata w jesień i jest to klasyka. Zazwyczaj w tym czasie, takim wiecie, końcu sierpnia, początku września, mam ochotę sięgać po klasyki, szczególnie po książki sióstr Bronte, tak jak tutaj na przykład mam Jane Eyre. Jest to taki czas, gdzie wiecie, te takie wrzosowiska brytyjskie, deszczowe, jakoś to do mnie trafia i właśnie na takie lektury mam wtedy ochotę. Natomiast jeżeli chodzi o przejście z jesieni na zimę, to chyba nie mam takich książek, bo ja też tak samo jak Kat zresztą, ona to powiedziała w swoim filmiku, że raczej nie czyta tak sezonowo i ja mam to samo, też raczej nie uzależniam doboru swoich lektur od tego, jaką mamy obecnie porę roku. I pytanie trzecie, czyli czy jest jakaś grudniowa premiera, na którą jeszcze czekasz? No i tutaj również właściwie nie mam takiej konkretnej odpowiedzi, to znaczy najbardziej chyba z tych wszystkich książek, i jest to książka, która wychodzi w ogóle za granicą, a nie w Polsce, ucieszyła mnie wiadomość o tym, że wychodzi w grudniu, właśnie chyba wyszła wczoraj, w zeszły piątek, nowa książka Colleen Hoover i jest to książka o tytule Verity, tutaj Wam gdzieś wkleję okładkę, także to jest ta książka, która ucieszyła mnie najbardziej, natomiast chyba nie ma takiej premiery w Polsce w grudniu, na którą strasznie bym czekała, bo jednak grudzień to jest taki miesiąc, w którym wydawcy nam odpuszczają po takim bardzo obfitym tym okresie jesiennym, szczególnie tym okołotargowym, jeżeli chodzi o krakowskie targi książki, potem były łódzkie, jeszcze chyba wrocławskie, także wtedy naprawdę był urodzaj, jeżeli chodzi o te premiery, natomiast grudzień już jest takim spokojnym miesiącem, gdzie można skupić się na tych książkach, które wyszły wcześniej w ciągu roku, a do tej pory nie było czasu, żeby je przeczytać. I już jesteśmy przy pytaniu czwartym, czyli 3 książki, które chciałabym przeczytać jeszcze w tym roku, czyli jeszcze w grudniu. I ja mam takie 3 książki, które chciałabym przeczytać, a właściwie mam jedną, którą szczególnie chciałabym przeczytać jeszcze w tym roku. Mianowicie jest to Lincoln w Bardo, George'a Saundersa. Jest to książka, laureat Nagrody Bookera 2017. Jest to książka, o której ja po raz pierwszy usłyszałam od Natalii z kanału Krótka Przerwa. I ja wiem, że Natalia zawsze poleca taką naprawdę dobrą, wysoką literaturę. Ja tę książkę sobie kupiłam na targach książki w Krakowie, także bardzo chciałabym ją jeszcze w tym roku przeczytać i mam nadzieję, że mi się to uda. Właściwie już ją zaczęłam tak podczytywać, jestem gdzieś tam na 20 stronie, także no nie mogę powiedzieć, żebym jeszcze jakoś była szczególnie wciągnięta w fabułę, ale już ją zdjęłam z półki i zaczęłam podczytywać, także jest dobrze. Kolejną taką książką jest tytuł, o którym mówiłam na moich Instastories całkiem niedawno, bo też niedawno sobie tę książkę kupiłam i są to Porwane. Jest to reportaż oparty na opowieściach dziewczyn, którym udało się z tego obozu Boko Haram w jakiś sposób uciec. Są to z całą pewnością okropne, pełne przemocy historie. Oczywiście ludzi, którzy twierdzą, że działają w zgodzie z Koranem, co jest oczywiście bzdurą. Moja praca czasem polega na tym, że wyjeżdżam w delegację koordynować szkolenia językowe. I są to szkolenia, które charakteryzują się tym, że są na nich native speakerzy. I właśnie była tam, właściwie już kobieta, nie powiem, że dziewczyna, była tam pani z Wielkiej Brytanii, która jednak ma korzenie pakistańskie. I ja z nią miałam bardzo ciekawą rozmowę na temat Koranu i islamu w ogóle. I właśnie dzięki niej mam teraz trochę inne spojrzenie na tą religię, także bardzo chciałabym przeczytać też tę książkę i w ogóle mam ochotę jakby poszerzyć swoją wiedzę na ten temat, na temat islamu, bo wydaje mi się, że, znaczy jestem właściwie pewna, że to jak ja postrzegam tą religię w dużej mierze bierze się z tego, jak
przedstawiają ją w mediach, a wiemy, jak przedstawia się islam w mediach, właściwie tylko pod kątem terroryzmu, także no nie jest to najlepszy wzór. I trzecią taką książką jest książka, która wyszła w tym roku, chyba nawet jakoś w drugiej połowie, czyli Burka w Nepalu nazywa się Sari, jest to reportaż o tym, jak żyją kobiety w Nepalu, bo właściwie, znowu wracając do tego islamu, o prawach kobiet mówi się głównie w kontekście krajów arabskich, krajów muzułmańskich, szczególnie tych tutaj z Bliskiego Wschodu, czyli Irak, Iran, Afganistan i tak dalej. Natomiast ja do tej pory nie wiedziałam, że w Nepalu również kobiety borykają się z takim problemem, że tak źle są traktowane. Zresztą ten temat, co ciekawe, był też poruszony w ogóle w książce Remigiusza Mroza w Kontratypie, co mnie bardzo zaskoczyło i tam właśnie miałam taką namiastkę tego, co myślę, że mogę spodziewać się po tej książce. I tamten wątek bardzo mnie zaciekawił, więc myślę, że i w tej książce będzie rozwinięty, na pewno dużo bardziej rzetelny, na pewno dużo bardziej jednak reportażowy, wiarygodny, także bardzo chciałabym tę książkę przeczytać, bo tak jak mówię, książka Remigiusza Mroza podsyciła we mnie tą ciekawość, ale jednocześnie w pewnym sensie przerażenie tym, jak traktowane są kobiety w Nepalu. Pytanie piąte, czyli czy jest taka książka, którą chcę jeszcze w tym roku przeczytać i czuję, że może stać się moją ulubioną? No i właśnie taką książką jest wspomniana już moja najdroższa. Wydaje mi się, że to może być jedna z tych książek, które naprawdę bardzo mi się spodobają, które trafią do tej top 2018 roku, dlatego też bardzo chciałabym ją skończyć. Zresztą mam takie samo przeczucie, jeżeli chodzi o Lincolna w Bardo, dlatego tak strasznie zależy mi, żeby obie te książki przeczytać jeszcze w tym roku, jeszcze w grudniu, żeby właśnie znalazły się w tej topce najlepszych książek 2018 roku, bo czuję właśnie, tak jak jest w tym pytaniu, że te dwie książki mogłyby się tam znaleźć, gdyby udało mi się je przeczytać. I pytanie szóste, czyli już ostatnie, czy zaczęłam już robić plany czytelnicze na 2019 rok? Generalnie sprawa u mnie wygląda tak, że ja zawsze mam w planie na kolejny rok przeczytać jak najwięcej książek, które stoją na moich półkach nieprzeczytane i to się nie zmienia co roku. Każdego roku robię sobie taką listę na swoim blogu, tam jest zakładka lista książek do przeczytania w, teraz jest w 2018 roku, ale w 2019 ją zmienię na 2019 rok. No i właśnie tam dodaję przede wszystkim te tytuły, które mam na swoich półkach i potem sukcesywnie wykreślam je, kiedy coś uda mi się przeczytać. Także jeżeli jesteście ciekawi tych konkretnych tytułów, to zachęcam Was do zajrzenia na mojego bloga właśnie do tej zakładki. Natomiast tutaj skorzystam z tych książek, które już Wam pokazywałam i przede wszystkim w 2019 roku chciałabym wreszcie skończyć Małe życie, albo może jeszcze w grudniu mi się to uda, chociaż bardzo wątpię. Także to jest taki mój cel, żeby wreszcie się z tą książką uporać, odłożyć ją na półkę i mieć świadomość, że ją przeczytałam, bo mimo wszystko, mimo tego, że może nie jestem nią do końca jak na razie zachwycona, chociaż przeczytałam jakąś jedną trzecią, więc też ciężko mówić, to jest taka bardzo, bardzo ważna książka we współczesnej literaturze, dlatego chciałabym ją przeczytać, bo takie rzeczy po prostu warto znać i mieć na ich temat własną opinię. I podobnie jest z książką Donny Tartt, czyli z tajemną historią, o której słyszałam już tak wiele dobrego i od tak dawna chciałabym ją przeczytać, że mam nadzieję, że w końcu w 2019 roku mi się to uda. Sceptycznie podchodzę do książek tak bardzo, bardzo grubych, bo ja jestem czytelnikiem, który czyta dosyć wolno. W sensie nie czytam 200 stron na godzinę na przykład, czytam jakieś 70. I inna sprawa jest też taka, że ja nie potrafię zbyt długo wysiedzieć w jednym miejscu, po prostu nawet jeżeli książka mnie niesamowicie wciąga, to nie potrafię siedzieć bitą godzinę i tylko czytać, tylko co chwila się rozpraszam, gdzieś tam wstaję, chodzę po domu, robię sobie herbatę, robię coś innego, potem do tej książki wracam. Dlatego przeczytanie takich książek zajmuje mi trochę czasu, więc jeżeli książka ma 800 czy 900 stron, ja wiem, że to jest dla mnie duże zobowiązanie, dlatego trochę ostrożnie podchodzę do takich tytułów i zawsze je odkładam na później, bo wydaje mi się, że w międzyczasie mogłam przeczytać trzy inne książki, które też chciałabym przeczytać, a które są po prostu mniejszych gabarytów. I tak właśnie prezentuje się End of the Year Book Tag w moim wykonaniu. Bardzo jestem ciekawa Waszych odpowiedzi, dlatego jeżeli macie chwilę czasu, to proszę napiszcie mi odpowiedzi na te pytania w komentarzach. Bardzo chętnie sobie poczytam o Waszych książkach. Szczególnie odpowiedź na to pytanie, czy jest taka książka, którą myślicie, że stałaby się Waszą ulubioną, gdybyście ją jeszcze w tym roku przeczytali. To mnie strasznie interesuje, bo może macie też takie przeczucia. Ja na przykład już kiedyś mówiłam, że ja wydaje mi się, że mam trochę taką intuicję do książek, po które sięgam, że kiedy sięgam po jakąś książkę, to mniej więcej wiem, w jakim stopniu mi się spodoba i w dużej mierze to się sprawdza, dlatego jestem ciekawa, czy Wy też macie takie tytuły, które chcielibyście jeszcze w grudniu przeczytać i które myślicie, że mogłyby trafić do tej topki najlepszych książek 2018 roku. I to by było na tyle w tym filmie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie go do końca. Zapraszam na swoje social media, na Instagrama, na Facebooka, na grupę na Facebooku oraz na Goodreads. Wszystkie linki znajdziecie oczywiście na dole w opisie. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w następnym filmie, który pojawi się prawdopodobnie w przyszłą niedzielę. Cześć!